I nie zgadzasz się z Heideggerem? Na pewno musimy się zgodzić z jego określeniem idei Boga. Mogę zacytować. Kim jest ostatni Bóg? Nie jest on innym Bogiem w stosunku do Bogów już zaistniałych. Raczej skupia on ich w ostateczną i najwyższą istotę boskości. Jedyny i prawdziwy Bóg przysłaniany w religiach historycznych rozmaitymi modelami metafizycznymi i teologicznymi. Bogowie potrzebują bycia dla własnej tożsamości, aby należeć do samych siebie. Ostatni Bóg to swoista idea regulatywna dla dotychczasowych bogów. To Bóg bogów. Jakże jednak bogowie? Nie z religii jako rozstrzygnięcie przyszłościowe w jedyności ostatniego, nie jako potrzeba człowiekowi namiastka. Martwy nie jest sam Bóg, lecz Bóg doświadczany w metafizycznie zdeterminowanych zachodnich dziejach. Czas, w którym żyjemy, jest czasem nieobecności bogów, czasem ich ucieczki. Trzeba tworzyć ciszę dla przelotności ostatniego Boga, pisał Heidegger. Trzeba też używać właściwych kluczy hermeneutycznych. Ostatni Bóg nie jest końcem, lecz przyswojeniem sobie początku, a wielość bogów nie jest podporządkowana żadnej liczbie, lecz wewnętrznemu bogactwu gruntów i bezgruntów w miejscu chwili rozbłyskiwania i skrywania znaku ostatniego Boga. No, ale nie we wszystkim zgadzasz się z tym geniuszem niemieckim. No nie, podobnie nie zgadzam się jak na przykład tak samo nie zgadzała się Edyta Stein.